Ty ciągle tutaj? No, co za chłop? Masz jakiś problem? Weź se go rozwiąż na terapii. Get out! Have to get out. Nie. Dzień dobry, cześć, cześć, z tej strony Ćwir Ćwiru. To jest Bad Dream, koma, rozdział 6. Mieszkanie, let's go! Rozwiązać zagadkę śmierciów. MBZ? Czy to jest tych trzech królików, którzy chodzą co roku i zbierają koperty? Nie wiadomo. Szynka pocztowa, z którą możemy coś zrobić. Możemy rozwalić? Babiadzia! Nie możemy, goddamn. Tu jest zamknięte, ale co tu możemy wejść? O, możemy otwierać rzeczy. O, kartkę mam. Rachunek. O, fuck, wziąłem rachunek. Z wszystkich rzeczy, które mogą wziąć, naprawdę wziąłem rachunek. Ej, weź się tam. No dobra, to chodźmy tu. Tu coś jest. Ale nic nie mogę z tym zrobić. Mogę iść do góry? Mogę, mogę. Dzień, dzień. A, tu nie działa, jest zamknięte. Do lokalu numer 1 przestaje być dostarczana energia elektryczna. Podobno jej dostarczenie nastąpi po uregulowaniu rachunku. Nie mogę, nie wiem, zapłacić tego jakoś... A, może mogę zapłacić. Najpierw rachunek? Nie, tak. No dobra, to coś innego trzeba wykombinować. Wszędzie jest pozamykane. Dzień, dzień. Nie mam klucza. Goddammit. Czemu tej kartki nie mogę przeczytać? No mogę wstać z powrotem. Jakby to... Nie, nie mogę. Okej, okay, to gdzie jeszcze mogę iść? To już wszystko? Co mogę tu zrobić? No to chyba się z tym zawijam. Ej, to nie, nie śmieszny wcale jest. Mogę zejść na dół? Nie, nie mogę. Trzeba coś zrobić, żeby się pojawiło. No pozamykane jest wszystko. A, no tak. Elegancko. Nie ma światła. Wszystko powyłączane. Ej, weź się. Czy ktoś tu jest w kiblo? Widać jakiś zarys, ale... W kiblu coś jest. Aha, nie mogę tam nic zrobić, bo jest... Tak, tu wlazłem? Tak, tu jest kibel, okej. Sypialnia. Jakiś ten. O, światłości. Pilnie potrzebuję pieniędzy na kontynuowanie leczenia. Mam nadzieję, że wróżka zębowa pomoże mi i tym razem. Jeśli szybko nie zdobędę pieniędzy, to nie pozostaje mi już nic innego jak wiara w magię. Mogę mu zostawić tego pentaka wydawanego? Czy mogę mu odkręcić kaloryfer? No. Dobra, to tu byłem. Nie, tu byłem. Tu jest wyjście, a tu? Nie, tu jest wyjście. Tu co tu jest? Aha, ten pokój. A tu? Zamknięte. No tak. Kuchnia. A. Importanto. Electricity, belle. No i co z tego, że ja to wsadziłem tam? Nie ma hajsów, nic nie ma. O, światłości. Właśnie. Co mam? Happy day! O, nie mogę jeszcze, dlaczego? Mogę to zamknąć jakoś? Moro important. A, może muszę rozwalić tą. Ja nie mogę. Coś z nią muszę zrobić. Ej, cicho, wodo. What the fuck? No kurwa, nie wiem. Nie widzę nic. O, przez lustro przelazłem. Ale paskudni jesteście. Przyjeździć na rodzinkę. Mam guzik. Nie wiadomo po co. Nie wiadomo dlaczego. Hello, hello. Nie mam kasety, żeby puścić, więc shit. Nic nie ma w tych szafach, to po co ja mogę otwierać? O, zdjęcie kolejne. Jakiś domek. Familiada, rowerek, dziadek wkurzony. Okej. No dobra. A czy w sroczu coś tu jest? Czemu w tych sroczach? O, wyjebał korki. Hehehe. Tak. No tego te. Ale nic nie widać, cholera. Ej, to z tamtego mieszkania mogę chyba zabrać korki, co? Właśnie, korek. Hehej. Chodź tu, korku. Klek. Elegancko. Klek. Światło. Interesting.
rolka papieru pusta, pełna, kupa w rogu. Co tu mogę zrobić? Mogę dać pieniążka? Wydać monetę? Nie. Teoretycznie chyba coś powinno tu jakby no, być, ale nic tu nie ma. Słabo, co? Tu się mogę pojawić światłem. Mogę rozwalić? Nie. God damn it. A tu co? Znowu wpadł mi klucz do kibla. A, możesz go wyjąć? Mogę. Lupen? Rękawiczkę? Woman? Nie. Tu mogę tylko zrobić światło, ciemność. Nie mam dalej radiofonowo, więc dupa zbita. Tu jest zamknięte. Tu są buty, tu też jest zamknięte. Wele siete. Jak mam zajrzeć do kibla? Tu nic nie ma. Moglibyście przestać naciskać te klamki, jak ja tu jestem? He? Potrzebuję światło w tym pomieszczeniu. Aha, ale muszę zapłacić rachunek. Fuck. Jak mam go zapłacić, bro? Mam tu piątkę, ale nie mogę jej tu wrzucić. Znaczka też nie mogę tu dać. Guzik dam. Fuck. Jakiś klucz, cośkolwiek. Hej, gro. Mogę wyjść jeszcze tu. Może tu coś jest. Ding dong. Tutaj jary rary. Jak wygląda wyciągnąć z kibla? Tu nic nie ma. Sprawdzę jeszcze raz na spokojnie. To zamknę. Zapałkami. Znaczkiem, guzikiem. Na cholerę tu mogę spojrzeć. Tu jest coś do zabrania? No nie ma nic. Kompletnie nic nie ma w tym zlewie. Tu coś jeszcze jest pochowane gdzieś? W tej kuchni może coś jednak. Gdzieś leży. No nie no, taka zwykła, standardowa... O! O! O, długopis. Długopis mam. Teraz adresujemy tutaj, o. Importanto. No, chuja to dupy. Pak. Tu mogę otworzyć jakąś szufladę? No mogę. Ale tu jest nic jej nie ma. Bida. Dobra, wracam. Ewidentnie coś gdzieś jest, tylko ja jeszcze po prostu nie wiem gdzie. Dobrze, 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 dobrze. Lodówki otworzyć nie mogę. Tą świnkę jakbym mógł podpalić, zepsuć, rozwalić, długopisem podpisać. No. Mogę tylko zasłonić, czy tu mogę puścić music, ale nie mam music wcale. Tu nic nie ma. Nic nie mogę zrobić z tą szafą. Useless. No to poza kiblem jakby... O, a może mogę wziąć coś? Nie. Tu mogę tylko popatrzeć się w zlew. Status jest ok? Jest ok, możemy zrobić cały czas dobre zakończenie, więc wszystko jest dobrze. Nie mogę wejść z tej chaty. Aha, muszę tamtędy, ok. W tym pokoju może coś jest. Czy w tej kuchni jeszcze coś jest może? No coś tu muszę zrobić, ale nie mogę. Może spalić ten rachunek, mogę po prostu. Nie, nie mogę. Ty drugie mogę wrzucić? Mogę. Teraz mogę ją rozwalić? No to... Ej. To po co straciłem pieniądza? Może teraz mogę... W tamtej są hajsy prawdziwe. Bez kitu. Aha, bo jest odwrócone. No, okej. To ma sensu nawet. Dobra, importantu. Klek. Elektrycy tabele.
znaczek elegancko. Mamy ze sobą rachunek do zapłacenia. Idziemy go wysłać. Tutaj. Klek. Autosave. Jej! A i co? Już będzie prąd? To mieszkanie? Tak, jest prąd. Jej! Gra planszowa. Alright, alright. Już mamy czym wyciągnąć z tamtego kibla rzeczy. No to przecież ja wiedziałem to! A, tu jest kibel. Podawaj klucz. W lewie będzie? Nie ma. Gdzie jest klucz? Gro? Halo? Też w kiblu będzie? A tu nie mogę zajrzeć do zlewu. Dlaczego? No a grę planszową może muszę rozwiązać w tamtej kuchni. Okej. Okay. To by nawet miało sens. Jest. Start. Bat, 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 bat. Guzikiem. Będzie mój pionkiem. O, elegancko. Tylko, że potrzebowałbym jeszcze kości do gry. A, nie mam kości do gry wcale. Mogę napisać go pisem, że już przeszedłem to? No dobra. Zamknięte. Czy tu jednak są kości do gry? A w drugim mieszkonku? Że mogę rzucić kośćmi klockami, co? Wcale nie dostałem... Spuściłem wodę. Aha, może na zewnątrz. Okej. Okay. Wypuśćcie mnie. Czy tu gdzieś rury wystają? Na zewnętrzu? Wszystko pozamykane. Też pozamykane. Tu nie ma żadnych rynien. Gro. Dalej jest pozamykane. Ja bym chciał klucz. Nie mam go. Ej, a może jak pogaszę światła? No nie. To zdjęcia się zmieniają. Teraz to sprawdzę. A nie, wyglądają... A, może mogło im dorobić wąsy? Nie. A może mogę zrobić coś innego? No właśnie, mogę sobie dorysować zejście na dół. Jest jak klucz. Zamknięte. A mogę otworzyć je kluczem? No, nie mogę. Ale nie mogę młotka wziąć też, ale nie da. Dobra, to co ja otworzę tym inno kluczem? Nie te drzwi, to może te drzwi tutaj otworzę. No. A, wiem! Wiem. Może dostanę się teraz do jakiejś skrzynki, albo... No właśnie, co tu mam? Kasetę. Dobra. Wracamy do magnetofonu, nowo. Wszystko jest pod kontrolą. You know what are you doing, ćwier. Halo? Mogę was popisać? Nie? Nie mogę. O, dostałem coś. Help me, baby. O, śmieciary przejrzmy, Jezus Marian. Moglibyście przestać już tak robić, gro? No, no nic nie ma na pewno dalej. No to... O, to jest znak zapytania. Może łomem? Nie. Coś jednak gdzieś... A, może w tamtej łazience się coś pojawiło w zlewie. Można by to sprawdzić. Fuck. Kupia gra. Gra nie chce mi zdradzić swoich sekretów. Ja chciałbym teraz wrócić do tamtego pomieszczenia z magnetofonowo. To tu? No, że tak powiem, nic się nie zmieniło oprócz tej karteczki help. A, spinacz się zmienił. No i fajnie. Spinacz to jest jakby też pionek? Może. Czego innego może mieć spinacz? No.
Co mógłbym spiąć? Spinasz nic nie zrobię, może w lewo. Aha, tu nie mogę. A ja nie samo, tylko. O, właśnie to chciałem zrobić. Super. Dzień, dzień. Wizyt, wizyt, television. O, kości mam. Hej, hej. Coś się zmienia ciekawego? Jak tam? Nie. Nic tu nie ma innego. Dobra, chodźmy grać w grę. Let's go! Elegancko. 1 4. O, no, przegrałem. 4 1. Nie chcę się ruszyć. 4 1. Ej, no, co za gówno. 6. Elegancko. 4 2. Fuck. Co za shit. 4 5. Checkpoint, jej! 3. Fuck. 2. 3. 5. O nie, tam jest nietoperek. Dobrze, i teraz więcej niż 3. Pięknie. O, no, jestem pod wodą. A, i tam z kółem. Ale gówno. 6. 4. Fuck. No co za gra? Dlaczego ona nie chce pozwolić mi wygrać? No bla 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 bla. Nie mam w ogóle tego już szczęścia do kości, serio? Myślę, że to jest trochę oszustw. Trochę mi zejdzie chyba, co? To jest kompletnie na farta, ja nie mam chyba wpływu na nas. Dobra. No właśnie, dziękuję bardzo. Oh no! Oszukałem. No to nie. Ja nie chcę oszukać. O! Fuck. Ale checkpoint zaś zaliczy. Jej! Jej, 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 jej! Super. 1. I teraz więcej niż 3. 4. Pięknie. Jeszcze smoka tutaj przejść trzeba. 4. Przegrałem. O nie, idealnie! I 6. I koniec. Bitches. Wygrałem. Co odblokowaliśmy? Oddany gracz. No i elegancko. A co wygrałem? O! Kim jesteś? Skąd masz moją grę? Chciałem się jej pozbyć, wydawała mi się głupia. Nie stać nas na komputer, więc na razie muszę robić kill planszowe. Ogólnie na mało nas stać. Leczenie rodziców kosztuje bardzo dużo. Jednak skoro już grałeś, to może powiedz mi, czy ci się podobała. W przyszłości chciałbym się zajmować tworzeniem gier. Tak w ogóle, to co tutaj robisz? Przysłali cię moi rodzice? Nie wiem, gdzie oni są. Boję się, że mogła dopaść ich śmierć. Bardzo się o nich martwię. Może poszli do naszego starego domu, tego koło lasu. Mógłbyś ich tam poszukać? Ja jestem za mały, żebym mógł iść tam sam. Zresztą muszę pilnować domu. Nie musisz się o mnie martwić. Jestem bardzo dzielny i zaradny. Idź już. Martwię się o moich rodziców. Ty, mały gnojku, to ty wszystko to zrobiłeś. Rozdział 6 jest zakończony. Elegancko. Rozdział 7. Stary dom. Znowu do lasu idziemy. O, byliśmy tu w lesiu. Pamiętam. Go away. Ty go away. Lelele. Dziś wiedziałem, że tak trzeba zrobić. O, i tutaj są te stare miejsca, które byliśmy tutaj. Fajno, fajno. Co tu? Aha. Co tu? To jest kawałek kartki innej. Jak mogę to coś zrobić z tym? Może mogę to spalić? Może mogę rękawiczką to zagiąć? Może łomem? No. No dobra, to sprawdźmy, czy coś gdzieś tutaj leży, co ja mogę wykorzystać. Tutaj nic takiego nie ma. Patyk. To wszystko. Well, lesiette. Do jezioro, okej. Czy w jezioro coś się wydarzuje? Nie mogę wziąć po prostu tej. Tu coś muszę zrobić, ale nie mam czym. Szlak by to. O, kartka. Mogę
spalić na Google Woman. Ewidentnie coś mogę zrobić z tym zdjęciem, ale co? Nie wiadomo. No dobra, to wróćmy jeszcze tu. Coś. Tu są zepsute osy, które żeśmy zepsuli. O! Hello! Nożyczki, dzięki! Aha. Fajnie, fajnie. Mogę nożyczkami zrobić ciach-ciach tu? Nie, muszę zrobić ciach-ciach tu. Elegancko. Ostrzegam cię. Wydobycie mam. Hello! Mapa. Treasure map. Top secret. Mapa jest u piesa, klucz jest w drzewie. Dobra, spoko. Damy radę. Dobrze, tam nic nie było. Tu coś jest też. O, jest od wychodek. Hej. Zamknięty jest. Ty jesteś taki dziwny. Jezus Marian. Niby gdzieś w drzewie był klucz, tak? Nie ma. Nie mogę wcale. Treasure mapy. Mogę to zabić to? Moment? Nie. Mogę nożyczkami to zabić? Nie. Mogę to zabić rękawiczkami? Może tu mogę coś zrobić. Zapałki, magia, coś. No nie, no mapa jest treasure map, top secret. Tu jest mapa, a na dole jest gdzieś klucz. I gdzie tu na dole mam iść? Nie ma za bardzo drogów tutaj, żebym mógł robić rzeczy. Tak, nie wiadomo. A nie, no. Jest tu jakieś inne przejście gdzieś, nie? Fukę mnie, a mogę ciach-ciachnąć? Mogę. Klucz, no tak. Ale beka. No i teraz pas. Mogę ci dać pas? Proszę, pas. Co, przejdę teraz? Wejdę do środka? Tak! Jej! A, ruina. Śmierć się pojawiła. Z księżyc. Mogę wyciąć księżyc? Mogę łomem księżyc? Mogę rękawiczkami księżyc? Wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Jest noc. I są robaczki świętojańskie. Znaczy, zapierdol. O, wziąłem wędkę. I tu mogę pewnie łowić, pewnie po prostu. Tak jest. I mam tylko. Happy day! O, bierzemy słońce. Elegancko, mamy znowu dzień. Luzeri. Happy, happy, happy. Dobra, chcę się dostać do wychodka. Jak mógłbym się tam... Aha, no tak, jest ciemno, więc mogę wejść do domu, gdzie będzie jasno. Elegancko. Nasza rodzina. Tata, mama. Mają podrożone oczy. Ja, nie ma już Spajka? Czemu nie ma Spajka już? Czy ty taki smutny jesteś, chłopczyk? Wejdź, kuchnia. O, what the fuck. Co ty takie dziwne jesteście? Żegnaj Spike, śmierć w tle. Krzywo trochę, ciary zaś, ciary zaś. Jezu, weź się chilluj, hopie. Co, już nie wyjdę stąd? Mogę cię ciabnąć? Mogę cię łomem walnąć? Mogę cię rękawiczką walnąć? Jakoś muszę im zasłonić im ryła. Tak. Łomem? Jakoś muszę otworzyć tutaj... tak. Inojok. O, kibel od... O, to był okrzyk taki, bo ktoś tutaj grubszą dwójkę poleciał. Brudna ścierka. Fuuu! Obrzydliwi jesteście, nie? Czego?
chcesz, wynoś się. Chodzę ze sraną ścierką. O no, Spike, jesteś tu, chodź, pomóż mi, Spike. God damn it. Muszę się dostać chyba tędy. No, albo i nie. Czy coś jeszcze tutaj jest takiego ciekawego, co mógłbym wykorzystać? No, nie widzę. O, status tutaj mogę kliknąć też, spoko. No dobra. Ewidentnie coś trzeba zrobić tu. A, brudna ścierka jest potrzebna. O, czemu tu? A, mam czystą ścierkę teraz. Okej. Proszę. Na cholerę mi czysta ścierka. Dobra. Włomem, beczes, tak jest. Na grubo. Ha, ha, ha. O. Wow! O, wow. Lekkie rany mam. Kurwie. Okie dokie. Tu coś jest pod tym. A, może jakieś ukryte przejście tam jest. Happy Mother's Day! Miłego dnia matki! I love you very much! Bardzo cię kocham! Tak, bardzo cię kocham. No dobra. Jak zapytuję ciebie? Po prostu? No, ten głupek się drze wtedy. Dwóch głupków się drze. Fuck me. No dobra, czyli muszę iść tu i tutaj może coś muszę wyciąć. Nie. No, widzę, że coś tu jest, ale nie wiem jak podnieść kot, się okazało. God damn it. W szafie nic nie ma, nie ma nic. Aaaa, przecież nie mu... No właśnie, whatever. Samochodziki, to pokój tego chłopaka. Zostań ze mną, tato. I love you so much, kocham cię tak bardzo. To co, oni byli chorzy, starzy, czy co im się stało? Nie wiadomo. Mam miotłę. Droga śmierci. Proszę, nie zabieraj moich rodziców. Możesz mieć wszystkie moje zabawki. Będę codziennie sprzątał pokój, obiecuję. Wiem, że czasami jestem niegrzeczny i niemiły, ale się zmienię. Zrobię cokolwiek... Zrobię wszystko. Ale nie zabieraj tylko moich rodziców. Błagam cię. Przepraszam, muszę. Nie próbuj mnie powstrzymać. Śeś. Ty dziro śmierci. Zabrałeś mu wszystkie zabawki? O! Toy Army to stop dead. A dlatego tam był samochodzik na ten... Teddy. Okej. Okay. Elegancko. Dobrze. Mam miotło, co mogę zrobić? A, może mogę miotłą zmieść pieneskie. I teraz łomem klek. Otwieraj! Nie, potrzebuję klucz. Ewidentnie. Tu coś jeszcze jest? Chyba nie. Podarte książki. Taka. Ty ciągle tutaj? No co za chłop? Masz jakiś problem? Weź se go rozwiąż na terapii. Get out! You have to get out. Nie. Myślę, że jesteś taki cwany śmierci, co? No więc nie jesteś. Mucho, ha, ha, ha. To był pędzezor. Ej, zabrał mi wszystkie rzeczy, czy mi się wydaje? Tak, zabrał mi wszystkie rzeczy, frajer. Spajka tutaj nie ma, wszystko tam mapa. No i co teraz mam zrobić? No dobra, to jest ta armia, okej. Okay. O, tu coś jest. Inwentarię.
Dobra, to mam już inwentory. Dzięki. Spoko, bo martwiłem się, że nie będę miał tych rzeczy swoich już. Last warning. Ostatnie ostrzeżenie. O, coś tu mogę zrobić. Uchwyt. A do czego mi ten uchwyt? Jeszcze nie wiadomo chyba. Może coś tu mogę zrobić z tym. Z czymś gdzieś. No dobra, ta szmatka to niech sobie tutaj leży, spoko. Na co mi uchwyt? O, tutaj uchwyt. Pokój rodziców. O, i tędy mogę wejść do piwnicy. Hej. Kawa. Jakiś kurczak. Aha, i tak mogę wejść tutaj do góry. Okej. Okay. Oh no. God damn it. Co tu mam zrobić? O, jest kartka. Mam tego dość. Prosiłam, ostrzegałam. Tak trudno zrozumieć, że chciałam być sama? Nie chcę już dłużej sprawiać ludziom smutku. Ludzie boją się mnie, odwlekają spotkanie ze mną za wszelką cenę. Teraz, kiedy w końcu postanowiłam odejść, pojawiłeś się ty. Nie wrócę do swoich obowiązków. Nie ma mowy. Postanowiłam raz na zawsze wymazać się z tego świata. Beze mnie będzie wam znacznie lepiej. Wykorzystajcie szansę, jaką wam dałam i cieszcie się swoimi życiami. Idź i powiedz wszystkim, że nie muszą się już więcej bać. Z wyrazami szacunku, śmierć. What the fuck, śmierć? Rozdział 7 zakończony. Odblokowano lekkie rany. Aha. Fajnie, co? I co teraz? Wyjście. What? Where is śmierć? Nic tu nie ma. Spike, jesteś tam? Raczej się śmierć chowa. Where are you? Ptaszek. I am a warning już no more. Już mnie nie ostrzegasz. To jest ten Jasiu. Okej. Okay. Pieseł. Cześć pieseł. Co to taki? Dziki? Jakiś? Chcesz zapałki? Chcesz sobie zapalić? Chcesz nożyczkami się pociąć? Nie puścisz mnie tam? Elegancko. Subcio. Co to jest? A, piłka, okej. Okay. To jest... Masz. Głupie. Ptaszek też tu jest. O, wróciłem na osiedle. Cześć! Ty nie jesteś z obrazka czasem? Hej! Dzięki za pomoc, przyjacielu. Bez ciebie stałbym w kolejce w nieskończoność. Naprawdę dobra z ciebie osoba. A, to ten, co mu dałem... Ten, co mu dałem, numerek odpowiedni. Okej. Okay. Ma już to klucze. Well, siete. O, kluczyk jest, nieważne. Tutaj nie, tutaj. Hello, hello. Oh no, zamazane jest wszystko. Nic już nie mogę wejść. Mogę wejść do srocza. Biorę papier i myjemy lustro. Lek, lek, lek. Nie, nie myjemy wcale. Okej. Okay. Zdjęcia się zmieniły? Nie. Klucz, kibel. Znowu. O! Psik, psik. Dobra. Psik, psik. Myju, myju. Elegancko. I teraz przechodzimy do drugiego mieszkania. Buja! Zamknięte, otwarte, jeszcze kibel. Znowu serio? Kibel coś padło? O no, czy to jest to, co ja myślę, że to jest? Czy ktoś nie używa kibla, tylko sra na talerz? Tak. Muchy, muszę się jakoś pozbyć much. Dzwonię na policję. O, młotek. Czemu ty skryjesz na lodówce teraz, nagle? Hm? Nie podoba mi się to wcale. Dobra, jak się pozbyć much? Może zapłakam jakoś? Nie. Jak się pozbywa much? Pająkami. Mamy pająk. Jesteśmy ziomkami z pająkami. Dlaczego pająki nie mogą przyjść i wyjebać wszystkie muchy?
tylko wejść do Srocza. O, tu coś jest. Nie wygląda, jakby próbuje cokolwiek. Czyli co, coś musi być tu? A, może mogę wejść teraz do tego drugiego budynku. Co tam jest? Sprawdźmy to. Nie, nie mogę wejść, bo jest tylko jakiś... Nie ma kruków, już zauważyliście? Są jakieś wesołe ptaszki. Tylko ino. No kuwa mać, nie wiem. Jakoś muszę zabić muchy, żeby się dostać do tego kabanosa tam. Cale no funi. No funi. No funi. No funi funi. Już nie mogę patrzeć do zlewu. To mi trochę peszy. Dobra, w tym mieszkaniu to już musi być kuźwa coś. Seraczu pewnie. No, coś się najebało. Młotek, tu jest młotek i nie mogę go zabrać. Ja bym chciał. Może muszę zadzwonić gdzieś. No. O, mogę rozbić szkło i uleciały muchy, elegancko. Mam kiełbasem. Gnijąca kiełbasa. A na cholerę mi ta kiełbasa. Nie? Może muszę ją ugotować. Na kogoś. No, chyba nie. Mogę ją wrzucić taki dla serii. Nie tędy. Where is kiełba? Zniknęła? Nagle już się nie wylewa tutaj cały syf? No, ewidentnie nie. No i co teraz? Spuściłem w kiblu gnijącą kiełbę. Po cholerę ja to zrobiłem. Gro. Chciałabyś mi wytłumaczyć tu? Przecież mogę na patelnię dać. A nie mogę już. O, mogę to teraz zrobić. Czy co, że pozbyłem się robali z tego? O, i mogę do szpitala. Ja jestem w szpitalu. Jak to się stało? Tu już wszystko naprawione, jest ogarnęli i zamykam okno. To nie na policji. Wszyscy są pijani. Drzewo nawet dali. Wow, ale to jest ładnie. Oj, widzę to zamknięty oczywiście. No bo czemu nie? Hello! Nikogo tu nie ma. Klik, 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 klik. Jest tu miś? Nie ma. Klik, 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 klik. Cześć. Ostatnio jest tutaj znacznie bezpieczniej. O, i posprzątana. Woda się wylewa, pijawki wszędzie są. No wygląda... Oj, what the fuck, tu były cycki. Cześć, się oszukane. Hello. Znalazłeś moich rodziców? Ech. Muszą gdzieś być. Jeśli się czegoś dowiesz, to będę tutaj. Dobra, ziomek. Grasz na komputerze? Tak myślałem, że taki jesteś właśnie, chłopcze. Cześć, baby. Hej. Potrzebujesz leczenia? Chętnie ci pomogę. O, dzięki. Gotowe. Wyglądasz znacznie lepiej. Dzięki. Mogę cię ciachnąć? Mogę cię łomem walnąć? Nie. Nie mogę jej nic zrobić kompletnie. Interesujące. Nie tu, tylko tu, o. Teraz może wyjdę stąd po prostu. Hospitalne, jak to jest ładnie i posprzątane i w ogóle. Ruina jest zabudowana cała. To wejście jest zrane. Bądź szczęśliwy, myślałby sobie życzę. Bus stop. Bus stopu. No, spoko, fajnie. Tylko, że nie ma kanału nawet.
Nic tu nie ma kompletnie. Co ja mam tu zrobić? Szukam rodziców, tak? Aha, no tak. O! O, mam kwiatka. Ładny kwiatek. Dam pani pielęgniarce. Jest spoko. Nie, jak się zwraca z tą w ogóle? O! Jesteś, baby. Czy znajdziemy miłość swojego życia tutaj? Proszę. Jakie piękne kwiaty! To dla mnie? Dziękuję. Lepiej poszukam jakiegoś wazonu. Dobrze, pozbyliśmy się jej. Muhohahaha. Nic tu nie ma. Na cholerę, żeśmy się jej pozbyli. O! Co wy tu robicie? Mhm. Chciałbym mieć taki komputer. Nie wolno tam wchodzić. What the shit? No to ja się ciebie pozbyłem stamtąd, żebyś zablokowała mi wejście tu? Gdzieś... czuję. Potrzebujesz czegoś? No! Wskazówek! O! Nie, radio działa tak samo. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Gdzieś coś tutaj może leży? Hm? No. Proszę. No nic tu nie ma! Znowu utkłem. Co słychać? Stare, kurde, nie chcą zdychać. Tak. Ej, no, weźcie się. Czy nożyczkami mogę zrobić coś? Wyłamać mogą gdzieś coś? Hmm? Dobra, spróbujmy jeszcze raz wyjść na zewnątrz. O, hello? Is it me looking for? Ja nie mogę go odłożyć. No dobra, w szpitalu idziemy dalej. Znaczy tu idziemy gdzieś. Już nie mogę wejść i nie mogę nic podnieść tutaj. Stąd wziąłem kwiatka, więc jej. Basu, stop, be happy. Gdzie są ci zasrani rodzice? O, cię gacie, ja pierdolę. Ktoś mnie wzywał? Haha! Ach, wiem. O ty, dziadu. Hej! Znalazłeś jakieś informacje? Wiesz, jak się stąd wydostać? Nie? Cholera. W sumie, chodź za mną. Chcę ci coś pokazać. Rozejrzyj się dookoła. Od kiedy się pojawiłeś, wszystko zaczęło wyglądać znacznie przyjaźniej. To nie jest już koszmar, raczej zwykły sen. Nie jest tutaj gorzej niż w realnym świecie. Chyba czas pogodzić się z sytuacją. Pora zacząć doceniać to, co mamy, zamiast gonić za tym, co nieosiągalne. Życie tutaj czy tam, co za różnica? Najważniejsze to być szczęśliwym. Zobacz, jak odmieniłeś ten świat swoimi dobrymi uczynkami. Dałeś nam wszystkim nadzieję i motywację do starań. Najwyższa pora zacząć normalnie żyć. Dziękuję, przyjacielu. What the shit? O, czemu się robi wybrakło wszędzie? Dobrze się czujesz? No chyba nie bardzo. Chyba się budzę. Peaceful nap odblokowaliśmy. Chata mi się pali? Co to za alarm? The end. Co było dobre zakończenie? To było dobre zakończenie? Gro? I? No chyba tak. No, powiem wam, że za nią spoko nawet chyba to całe dobre rozwiązanie tej gry. Jest jeszcze opcja, żeby rozwiązać to źle, no nie? Neutralnie to nie wiem, co to może znaczyć. Ale w rozwiązaniu złym pojawiają się potwory, świat się niszczy, pojawia się morderca, który zabija tam inne postacie.
No i co? I tak naprawdę to w sumie tyle. Dajcie znać, może chcecie zobaczyć też inne, bo naprawdę podczas gry są jakby trochę inne rozwiązania, inne rzeczy się dzieją. Więc rozgrywka jest też inna przez to. Jeśli chcecie zobaczyć, nie ma problemu, mogę nagrać jeszcze wersję ze złym rozwiązaniem końcowym. Ale na razie tak to zostawiam. Gierkę oceniam na takie spoko 7 na 10. Krótka, ciekawa. Takie nocne mary. Spoko. Jest też Bad Dream Fever, czyli zły sen gorączka. Nie grałem w to w ogóle. Też planuję nagrać. No a jak na razie to co, proszę Państwa? No parę razy miałem ciary na plecach. Dalej nie wiadomo, co się stało z rodzicami młodego. Znaczy, no nie żyją, tak? Bo śmieć ich zabrała, więc nie mogą być w śnie. Dzieciak jest uwięziony razem ze wszystkimi innymi. Dlaczego to jest wspólny sen? Taka sesja? No nie wiadomo. Ale ogólnie, no przyjemnie mi się w to grało. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało. Ja. Skali ćwira 7 na 10, tak. Zdecydowanie. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze inną formę rozgrywki z tej gry zobaczyć. A ja na razie się z wami żegnam. Jak się podobało, to lajkujcie, bądź subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, że coś wrzucam. I buziaczki, papetki. What the fuck? Jezus Maria.